przechodzi, taka pełna blasku, to aniołowie patrzą zachwyceni. Umiłowana córka Boga Ojca, kwiat najpiękniejszy całego stworzenia. Maryjo, przychodź proszę przez moje kapłańskie serce do serc tych wszystkich, którzy trwają w oczekiwaniu, aby spotkać się z Tobą, Ciebie doświadczyć. Jednocz nas z Chrystusem, prawdą jedyną, światłością świata, miłością przeczystą, która jedynie leczy, oczyszcza, uświęca i zbawia, czyniąc nas szczęśliwymi, jakby w niebo wziętymi już tu na ziemi. Mamo, ja Twój niegodny i słaby duchowo syn chcę się Tobie ofiarować bez reszty. Chcę ofiarować Ci wszystkie Twoje dzieci, synów i córki, kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie, do których za chwilę będziesz przychodzić. Uczyń mnie swoim narzędziem, Maryjo, ucz dzieci swoje pokory, czystości, miłości Bożej. Błogosławione męczennice z Nowogródka, święte w życiu i w powołaniu, w śmierci, siostry nazaretanki, duchowe patronki audycji, módlcie się za nami. Powiedz odważnie to wszystko swemu przełożonemu. On będzie wiedział, jak zachęcić Was do modlitwy i podjęcia dzieł zadośćuczynienia. Dziś mówię do Ciebie ostatni raz za pomocą żywego głosu. Od tej chwili będziesz posłuszna temu, kto jest posłany, i swemu przełożonemu. Odmawiaj jak najczęściej różaniec. Tylko ja jedna wciąż mogę ocalić Was przed zbliżającym się nieszczęściem. Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni. Figura pełna smutku po chwili przybrała swój normalny, wyrzeźbiony kształt. To ostatnie słowa, jakie mówi ożywiona figura do siostry Agnes, cała w świetle Bożym, cała w ogniu Bożej miłości. Przypomnijmy sobie, kochani, co ma powiedzieć Agnes biskupowi Johnowi Shoiro Ito, mężowi Bożemu, kapłanowi według serca Jezusowego i według serca Matki Najświętszej. Nie jest to łatwe zadanie. Ma powiedzieć o trudnych słowach, jakie Matka kieruje, które dotyczą świata i Kościoła także. Jak czytałem te słowa i próbowałem je komentować w ostatnim odcinku, to też doświadczałem swego rodzaju trudu i niepokoju, myśląc o tych, którzy słuchają tych słów, myśląc też o Was. Chodzi oczywiście o karę Bożą, o gniew Boży, który wisi nad ludzkością, wisi nad światem, który coraz bardziej pogrąża się w grzechu. Chodzi zatem o podjęcie modlitwy, pokuty, zadośćuczynienia, modlitwy różańcowej, aby uśmierzyć gniew Boży. Chodzi o podział w Kościele, podział pomiędzy kardynałami. Trudny czas dla Kościoła, do którego będzie przenikać duch tego świata. Chodzi o wyśmiewanie, prześladowanie kapłanów maryjnych. I tutaj chciałbym skierować słowo do kapłanów maryjnych, aby się nie lękali, aby się nie bali. Wiem, że kapłani słuchają tej audycji, zwłaszcza ci, którzy są umiłowanymi synami Maryi. A przecież wszyscy kapłani są umiłowanymi synami Maryi. Ale chodzi o kapłanów, którzy nade wszystko kochają Matkę Najświętszą. Mnie osobiście dodaje odwagi. Jest dla mnie słowem nadziejonośnym, słowo, jakie proroczo z Ducha Świętego wypowiada Ludwik Maria Grignion w traktacie
o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej. To słowo chcę kierować do wszystkich kapłanów, do kapłanów zwłaszcza rozmiłowanych w Matce Najświętszej, ale też do wszystkich osób, które kochają Matkę Najświętszą, którzy są niewolnikami Matki Najświętszej, to znaczy najbardziej wolnymi na tym świecie ludźmi. Ale moc Maryi nad wszystkimi szatanami zabłyśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy to szatan czyhać będzie na jej piętę, to znaczy na wierne jej dzieci i pokorne jej sługi, które ona wzbudzi do walki z nim. W oczach świata będą oni mali i biedni, poniżeni, prześladowani, uciskani, podobnie jak pięta w porównaniu do reszty członków ciała. Lecz w zamian za to będą bogaci w łaski Boże, których im Maryja obficie udzieli. Będą wielcy i możni przed Bogiem. W świętości zostaną wyniesieni ponad wszelkie stworzenie przez swą gorącą żarliwość, a Bóg tak potężnie podtrzymywać ich będzie swoją mocą, że wraz z Maryją swą głęboką pokorą miażdżyć będą głowę diabła i staną się sprawcami triumfu naszego Pana. Będą możni, będą bogaci w łaski, będą potężni. Te łaski uprosi im od Boga i te łaski pomoże im przyjąć od Boga Matka Najświętsza. Zatem nie mamy się czego bać. A to, że prześladowania, a to, że ucisk, a to, że pogarda, to tylko jest, choć dziwnie to brzmi, dobra oznaka tego, że idziemy za Maryją, czego nie może znieść zły duch. Będziemy otrzymywać moc. Będziemy, bo ja też pragnę być kapłanem maryjnym i pragnę coraz bardziej kochać Matkę Najświętszą. Właściwie nie wyobrażam sobie inaczej. Będą jak strzały w ręku mocarnej Maryi, by przebić jej nieprzyjaciół. Będą jako synowie pokolenia Lewi, którzy dobrze oczyszczeni ogniem wielkich utrapień, a ściśle zjednoczeni z Bogiem, będą nosić złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duszy i mirrę umartwienia w ciele. Konieczne jest oczyszczenie, które zapowiada Maryja przez Agnes. Konieczne jest oczyszczenie kapłanów maryjnych przez doświadczenie, prześladowanie, aby byli zjednoczeni z Bogiem, aby byli, brzydko rzecz ujmując, wypróżnieni z własnego ja, aby Bóg zakrólował w nich w pełni, aby mieli czyste serce, począwszy od intencji, co sobie często powtarzamy o tych wymiarach czystości, wymiarach człowieka, od najgłębszych, najintymniejszych, aż po te zewnętrzne, a więc od intencji, poprzez myśli, pragnienia, poprzez słowa, aż poprzez działanie. Człowiek sam się nie oczyści i człowieka jest w stanie oczyścić tylko jak złoto oczyszcza się ze zbędnych tlenków metali w ogniu, w tyglu cierpienia. Błogosławione cierpienie. Nad tym wszystkim będzie panować Maryja. Nad tym wszystkim będzie panować Bóg poprzez Maryję, aby nigdy nie wątpić w chwili cierpienia, w godzinie doświadczenia. To wszystko jest dla naszego dobra, abyśmy byli zjednoczeni z Bogiem, abyśmy byli ludźmi modlitwy, nieustannej modlitwy, abyśmy chodzili w Bożej światłości jak Maryja, która przychodzi w Bożej światłości do Agnes. To wszystko z woli Bożej, dla naszego dobra i dla dobra tych, którym będziemy posługiwać. Będą jak chmury gromonośne, które za najmniejszym powiewem Ducha Świętego polecą w dal. Ludzie, którzy będą pełni Ducha Świętego. Kapłani maryjni to są kapłani pełni Ducha Świętego, wrażliwi na natchnienia Ducha Świętego, umiejący odczytywać w sobie natchnienia Ducha Świętego, słyszący natchnienia Ducha Świętego i posłuszni tym natchnieniom, odpowiadający na nie. Ludzie czynu,
będą rozsiewać Słowo Boże i nieść życie wieczne, nie przywiązując się do niczego, nie dziwiąc się niczemu, nie smucąc się niczym. Będą głosić Słowo Boże, nie swoje Słowo, ale Słowo Boże, w które będą brzemienni. To Słowo będzie przemieniać, uświęcać, oczyszczać, uzdrawiać serca tych, do których będą posłani. To Słowo będzie dotykać serc, będzie mieć moc Ducha Świętego. A pieczęć nad tym Słowem będzie sprawować Matka Słowa, Maryja. Nie będą przywiązywać się do niczego. Skoro będą cali w Bogu, to będą odporni na bałwochwalstwo. Wewnętrznie wolni, niewolnicy Maryi, dzieci Maryi, wewnętrznie wolne od opinii, wolne od bożków tego świata, całe uszczęśliwione w Bogu dzięki Maryi, poprzez Maryję. Nie dziwiąc się niczemu, nie smucąc się niczym, będą wiedzieć, że te słowa muszą się wypełniać, że gdy przychodzi oczyszczenie, tak jest dobrze. Tego pragnie Bóg, to dla ich dobra. Nie będą się z tego powodu smucić, bo miłość Boża, jaką da im Maryja, będzie mocniejsza, będzie dla nich pociechą, będzie dla nich siłą, będzie dla nich zbroją. Ale też pisze Ludwik, że nie dziwiąc się niczemu, Słowo musi się wypełnić. Dlaczego nie dziwiąc się niczemu? Bo dzieci Maryi to będą dzieci Słowa Bożego. Dzieci zbudowane ze Słowa Bożego będą rozumieć, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Wszak każdego dnia, w każdej sekundzie doczesności, ziemskości wypełnia się Słowo Boże. Będą wiedzieć, że Słowo musi się wypełnić. Choćby to najtrudniejsze Słowo, o którym mówi Maryja do Agnes, o podziale w Kościele. Ale też to najtrudniejsze Słowo, które czytamy w Apokalipsie choćby, o dwóch kościołach, jeden prawdziwy, drugi fałszywy. I ten fałszywy będzie prześladować kościół prawdziwy. Otwieramy Słowo, Apokalipsę według świętego Jana, rozdział 12 i czytamy to, co jest adekwatne do tego słowa, jakie skierowała Matka Najświętsza 13 października 1973 roku do siostry Agnes. Grzmieć będą przeciw grzechowi. Przeciw grzechowi. Będą nauczać o grzechu. Nie tylko nauczać, ale grzmieć. Nawróćcie się, zerwijcie z grzechem. To grzmienie nie będzie jakimś ukrytym usprawiedliwianiem siebie. Bo też tak może być. Z punktu widzenia psychologicznego, choć za psychologią nie przepadam, choć ma ona swoje znaczenie i swoją pomoc dla nas, pod warunkiem, że nie staje się centrum myślenia, centrum człowieka, centrum świata, nie staje się religią, a dziś się staje. Może tak być i my widzimy też w różnych skandalach, że ci, którzy najbardziej grzmieli przeciwko jakimś nadużyciom w Kościele, tak bym ogólnie i banalnie powiedział, sami okazali się być umoczeni w tym. Może być tak z psychologicznego punktu, że to piętnuje najbardziej i to najbardziej wykrzykuje, z tym się nie zgadzam, a mówiąc językiem Ludwika Marii Grignon de Montfort, grzmię, z czym sam mam problem. Nie. Będą grzmieć przeciw grzechowi, bo będą mieć obrzydzenie do grzechu i będą wiedzieć, jakie nieszczęście sprowadza, jaką zagładę, o czym też mówi Maryja do Agnes, sprowadza grzech na człowieka, jakie nieszczęście. Więc to grzmienie będzie powodowane miłością, bo to będą dzieci Maryi. To grzmienie będzie powodowane miłosierdziem, bo to będą dzieci Maryi. Huczeć przeciw światu będą, w tym rozumieniu biblijnym, janowym, tej części świata, która tonie w grzechu,
uderzą na diabła, jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem Słowa Bożego. Znowu Słowo Boże. Dzieci Maryi muszą być dziećmi Słowa Bożego. Muszą być wypełnieni Słowem Bożym. Wszak ona jest zbudowana ze Słowa Bożego. Wszak ona jest pełna Słowa Bożego. Wszak ona poczęła Słowo Chrystusa i dała nam. Będą grzmieć mieczem Słowa Bożego, obosiecznym mieczem, wszędzie, gdzie będą posłani. Będą spoczywać bez złota i srebra. Złotem oni będą, złotem będzie dla nich Bóg, srebrem dla nich będzie Bóg. Nie majętność, nie pałace, nie posiadanie. Nie będą bać się tracić, bo wszystkim dla nich jest Bóg. Bóg mój, wszystko moje, znamy to przecież. Wolni od siebie, wolni od opinii, od troski o własne życie. Będą to prawdziwi uczniowie Jezusa, prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa. Gdy sięgamy do Ewangelii według świętego Mateusza, do rozdziału 24, to czytamy tam słowo o fałszywych prorokach, o prorokach, którzy również będą w imię Chrystusa czynić wielkie znaki i cuda po to, aby zwieść nawet wybranych. Wybranych to ciebie i mnie. Wszyscy jesteśmy wybrani jako dziećmi Boga poprzez chrzest święty, jako członkowie mistycznego ciała Kościoła. Ale aby zwieść nawet wybranych, to znaczy też kapłanów, będą w imię Chrystusa czynić znaki i cuda. Będzie wielu takich. Zatem ci prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, nie ci, którzy w imię Twoje, Panie Jezu Chryste i tak dalej, uzdrawiamy, uwalniamy. Niech choroba ta ustąpi. Nie mówimy, bądź wola Twoja, jeżeli chcesz, Panie, uzdrów, tak jak często mówili chorzy w Ewangeliach, jeżeli chcesz, ale rozkazujemy w imię Twoje. I w ogóle nie bierzemy pod uwagę Twojej woli, woli Boga Ojca, a Ty zawsze, Panie Jezu Chryste, brałeś pod uwagę wolę Boga Ojca. Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? W Kani Galilejskiej tak. I Maryja i jej Syna, nasz Pan Jezus, biorą pod uwagę wolę Boga Ojca. Jeżeli Tato będzie chciał, to ten cud w Kanie się dokona. Wsłucham się jako Jego Syn, a Ty, Maryjo, wsłuchasz się jako Jego umiłowana córka w Jego wolę. Niech się stanie Twoja wola. Będą prawdziwymi uczniami Chrystusa, idąc z Jego śladami ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata, miłości bliźniego. Będą nauczali, jak iść wąską drogą do Boga, w świetle czystej prawdy, to jest według Ewangelii, a nie według zasad tego świata, bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych, choćby najpotężniejszych, choćby najpotężniejszym. Znowuż wewnętrzna wolność w Jezusie Chrystusie, cudowna wolność, odwaga istnienia. Będą żyć jak Jezus, ubóstwo, pokora, wzgarda dla świata. Będą żyć jak Maryja, według ślubów, według tych trzech gwoździ, o których również Agnes usłyszała od Maryi. Posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. To jest ważne, aby sobie przypominać. Ja mam podkreślone markerem te słowa i czytam je sobie, bo one są słowami z Ducha Świętego, aby nabrać odwagi, aby nie tracić ducha. Nie traciła ducha, bo do tego była wezwana, aby odważnie powiedzieć wszystko biskupowi Agnes. I tak uczyniła. Agnes, gdy opowiada szczegółowo to, o czym powiedziała jej Matka Najświętsza, biskupowi Johnowi Shoiroito, pyta go w prostocie serca o wyjaśnienie słowa kardynałowie. Ona nie znała takiego słowa. Co Matka Boża miała na myśli, mówiąc o kardynałach, którzy również będą się dzielić w Kościele, nie będą trzymać jednej linii? I dla biskupa był to jeden z argumentów, ważniejszych dowodów na to, że objawienia Wakita nie są wymysłem siostry zakonnej. Usłyszała nie tylko trudne treści, których nie chciałoby się usłyszeć, ale one są i one są konsekwencją naszego grzesznego życia, ale ocalenie w Maryi, jak Matka Boża tutaj zapewnia,
Nie znała tego słowa, więc to też jest argument. Pyta w pokorze serca. I tak kończy się przesłanie Matki Najświętszej, wyrażone poprzez pokorną siostrę zakonną dla Ciebie i dla mnie. W połowie października siostry po raz ostatni czuły w kaplicy woń kwiatów. Ta woń się pojawiała. Ciekawe jest, że potem zaczęły czuć, brzydko rzecz ujmując, smród rozkładającego się mięsa. Mimo tego smrodu zaczęły odmawiać różaniec. Wówczas całą podłogę w kaplicy wypełniły żywiące się padliną białe robaki. Siostry się modlą w tej atmosferze smrodu po prostu i robaków w kaplicy. I te robaki następnego dnia znikają. Jeszcze przez trzy dni to też jest symboliczne. Smród pozostaje, robaki znikają, są jeden dzień, a smród 3 dni trwa. Bóg poprzez Maryję daje zmysłowo odczuć, daje doświadczyć to, co jest istotą ducha, to, co jest istotne duchowo. Ten smród to smród grzechów, to robactwo naszego życia, rozkładające się mięso. Co rozkłada człowieka? Co niszczy człowieka? Grzech. Dlatego dzieci Maryi, kapłani Maryjni będą grzmieć przeciwko grzechowi. Przychodzi mi tu na myśl ten obraz z Pasji, kiedy osiołek zdechł i rozkłada się, rozkładający się osiołek. Najgorsze jest to, kiedy człowiek rozkłada się wewnętrznie, pełen jest robactwa, nieczystości, grzechu, a nie jest tego świadomy. Na zewnątrz jest upudrowany. My widzimy ludzi super zadbanych na zewnątrz, aż przesadnie zadbanych. Trzeba dbać o siebie, trzeba dbać o ciało, oczywiście, w tym sensie zdrowotnym, ale też trzeba dbać w tym sensie higienicznym, estetycznym. My mamy wyeksponować piękno, jakie złożył w naszych sercach i na naszym obliczu Pan Bóg. Mamy o to dbać, mamy o siebie dbać, mamy się pięknie ubierać. Kobiety, pamiętajcie o sukienkach, bo w spodniach wyglądacie karygodnie, naprawdę karygodnie. Z bólem serca obserwuję kobiety, ja już o tym mówiłem. To nie jest piękne, żeby to było chociaż ładne. Wszystkie zniekształcenia widać w waszych spodniach. Wciśnięte ciało w spodnie, wszystko widać. Jest to nieskromne, nieestetyczne, nieładne, brzydkie. Dziś wspominamy świętego ojca Pio, który bardzo mocno grzmiał i domagał się godnego stroju dla kobiety. Kobiety, nie bądźcie głupie, nie ulegajcie modom, które was upokarzają. Nie wstydź się, kobieto, że jesteś niemodna, bo twoje koleżanki wszystkie wybrały się w obcisłe spodnie. Małe, krzywe, grube, chude, wszystkie w spodniach, eksponując tylko zniekształcenia, które siłą rzeczy ząb czasu na nich pozostawił i pozostawia. Modne nie znaczy piękne. Modne nie znaczy Boże. Modne nie znaczy skromne, podobające się Maryi. Wracałem ostatnio z domu pociągiem. Jechały dwie młode kobiety w przepięknych sukienkach. Przepiękne sukienki. Medalik niepokalanej na szyi. Mówię, Boże, jakie piękne kobiety. Na dworcu w Rzeszowie były żegnane te kobiety przez swoich mężów i dzieci. Pewnie na rekolekcje jechały. Nie miałem wątpliwości, że jadą do Częstochowy na Jasną Górę. I tak było. Mówię, co za piękno. Jakie piękne kobiety. Zdystansuj się, kobieto, i obserwuj sobie, jak estetycznie wyglądasz. Jak wyglądają też pod względem estetycznym inne kobiety. To też jest ważne. To też jest ważne, bo ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jest darem. Ma być pięknie eksponowane. Podobające się Bogu.
i ma być też wizytówką Twojego serca, Twojej duchowości. Jest to bezrozumne iść i przyjmować to, co daje moda, nie myśląc, jak ja w tym wyglądam tak naprawdę. Bo sąsiadka, bo koleżanka, bo wszystkie, mała, gruba, chuda, krzywa, wszystko wciśnięte w spodnie. Przepraszam, że tak mówię dosadnie, może kogoś dotykam. Ojciec Pio też mówił dosadnie. Przybił na drzwiach świątyni, jak powinna wyglądać kobieta. I bardzo ganił kobiety w spodniach. Ktoś powie, ale od spodni nie zależy serce. I tak i nie, bo człowiek się wyraża. Jeżeli jestem tak bardzo chłonny i ulegam modzie, która nie upokarza, ośmiesza tak naprawdę, to znaczy, że moje serce nie jest ugruntowane, nie jest dojrzałe. A przecież mówimy sobie cały czas o tym, że dzieci Maryi są wolne wewnętrznie od wpływów świata. To, co dobre świat proponuje, bierzemy, ale to, co ośmieszające, nieboże, brzydkie po prostu, nieskromne, tego nie bierzemy. To bardzo mocno odsłania serce, bo człowiek komunikuje się przez wszystko. To, jak wygląda, to, jak mówi, przez wszystko. Zatem, drogie Panie, naprawdę, to, co piękne, eksponujcie, a jesteście piękne. I podobajcie się Matce Najświętszej, jako córki jej. Więc cały ten grzech, smród, robactwa znikają wskutek modlitwy różańcowej. Matka Boża daje doświadczyć zmysłowo, czym w istocie swojej jest grzech, zło, i daje doświadczyć zmysłowo, jak zło wskutek duchowości, konkretnej praktyki, egzorcyzmowane różańcem, sobie idzie precz. Co dalej się dzieje w życiu Agnes? Dnia 13 października, rok później, w 1974 roku, wizjonerka odzyskuje słuch. Do tej pory trwa w ciszy wewnętrznej. Nie dziwi was to? Tyle słów usłyszała od Matki Najświętszej, nie mając słuchu. Nie mając słuchu też przekazuje orędzie swojemu biskupowi, bo jest posłuszna. Ten słuch wraca, anioł zapowiada powrót słuchu, ale tylko do 6 marca 1975 roku, czyli grudzień, listopad, grudzień, styczeń, luty, ponad 4 miesiące słyszy, a potem dalej cisza, wewnętrzne skupienie. To była tajemnicza droga Miriam, która prowadziła w sposób tajemniczy swoją córkę Agnes w ciszy wewnętrznej. Ktoś z modernistów mógłby powiedzieć, no teraz w imię Twoje, w imię Jezusa Chrystusa rozkazujemy tym uszom, aby słyszały. Nie. Agnes ma zgodę na to, bo widzi, że to jest dla niej dobre, bo wszystko, co Bóg nam daje, jest dla nas dobre. Nawet te rzeczy, które są trudne. Nawet coś, czego jesteśmy pozbawiani. Jesteśmy pozbawiani pewnych rzeczy z natury swojej dobrych, w doczesności, z wymiaru zmysłowości, aby rozwinąć się duchowo. Aby nie utracić tego, co wieczne. Może za bardzo byłaby rozgadana, może popadłaby w pychę, może inni pytaliby zbyt często, szukając sensacji, co się wydarzyło, a ona by ciągle mówiła, 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 mówiła. A to wszystko jest takie maryjne. Przekazała to, co Maryja chciała i tyle, i cisza. Skupienie. Matka Boża jest taka. Działa, 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 a jest zarazem ukryta. Pokorna, nieprzysłaniająca Jezusa Chrystusa. O tym wiemy. To chwilowe uzdrowienie, Agnes, a potem dalej cisza, są też po to, żeby ukryć Agnes, ochronić przed światem.
cóż powie? Jaki wpływ będzie miał świat na niewiastę, która jest głucha? Głuchota oddziela od świata w pewnym sensie. A mądrość Boża. Jaki Bóg jest mądry, jak u Boga wszystko jest logiczne. Jedna z sióstr pewnie uśmiechnie się, jedna z moich córek duchowych, jak powiem, u Pana Boga wszystko pasuje. Jest taka córka duchowa moja, która mówi, proszę Ojca, tu wszystko pasuje. No tak, wszystko pasuje, bo w Bogu wszystko pasuje. W Bogu nie ma przypadków, detale pasują. Gdy się jest w Bogu, to się to odczytuje i się za tym idzie. 4 stycznia 1975 roku zdarzyła się kolejna niewytłumaczalna rzecz. Figura Matki Bożej zaczęła płakać. Drewno, z którego została wyrzeźbiona Matka Najświętsza, było wysuszone, a w kilku miejscach widać było otwory po kornikach, ale w kącikach oczu zbierały się łzy i spływały w dół po policzkach. Świadkowie zgodnie twierdzili, że figura płakała jak żywa osoba. Tego dnia Maryja płakała dwukrotnie, a przez następne 6,5 roku w sumie 101 razy. Ostatni raz zjawisko to zaobserwowano w Święto Matki Bożej Bolesnej 15 września 1981 roku. Znowuż Matka Najświętsza daje się poznać w sposób zmysłowy, aby przekazać ważne wiadomości, ważne przesłanie duchowe o płaczu Boga nad grzechem człowieka, nad grzeszną ludzkością. Znowu Matka Boża jest taka ludzka, taka bliska nam, bo płacze. Któż z nas nie płacze? Dobrze, że są łzy, a prawdziwym powodem łez powinna być utrata Boga, powinien być grzech, a po łzach powinno być nawrócenie. Anioł Stróż jeszcze raz, i to po raz ostatni, przyjdzie do Agnes. Anioł Stróż inicjował objawienie i będzie kończyć przychodzenie Matki Najświętszej. Warto zatem wysłuchać utworu o Aniele Stróżu. Wszak dzisiaj w Radiu Jasna Góra rozpoczęliśmy nowennę do Aniołów Stróżów i w ogóle rysem duchowości paulińskiej, o czym wiecie, jest kult aniołów. No a niebawem, bo 2 października wspominamy Aniołów Stróżów. Zatem zachęcam Was do wysłuchania modlitwy, pieśni do Anioła Stróża, piosenki do Anioła Stróża, jaką wykona Barbara Sobolewska. Kiedy życie codzienne kłopoty mi śle, gdy zwątpienie nadchodzi, ciężar grzechów gnie, gdy mi smutno, bo myślę, że jestem sam, przypomnij wtedy, że przecież Ciebie mam. Blisko mnie, blisko bądź, Ty, który jesteś przy mnie, Ty, który jesteś w niebie. Jak mała kropla w morzu tylu dusz,
widział. To właśnie o mnie zadbał Bóg, bym opiekę zawsze miał. Bo to o mnie się troszczysz, mi dajesz nadzieję, kiedy wzlatam, upadam i gdy nic się nie dzieje. Masz anielską cierpliwość do moich grzechów, płaczesz ze mną, cieszysz się z uśmiechów. Blisko mnie, blisko bądź, Ty, który jesteś przy mnie, Ty, który jesteś w niebie, w każdy czas, w dzień i w noc, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie. Czytać Boży plan. Chcę usłyszeć, chcę zrozumieć to, co mówi do mnie Pan. Otwórz oczy i uszy, moje ręce i serce, by posłuszne mu były, nie błądziły już więcej, bym przy końcu tej drogi w promieniach zorzy mógł zobaczyć jasny uśmiech Boży. Skoro modliliśmy się do Anioła Stróża, to proszę bardzo. W 1975 roku, pod koniec noworocznych rekolekcji, siostra Agnes raz jeszcze ujrzała swego Anioła Stróża. Przyszedł on przekazać jej ostatnie słowa orędzia. Nie dziw się, że widzisz Matkę Bożą płaczącą. Ona płacze, bo pragnie nawrócenia jak największej liczby ludzi. Chce, by za jej wstawiennictwem dusze poświęciły się Jezusowi i Ojcu. Rekolekcjonista powiedział podczas dzisiejszego kazania: wasza wiara zanika, kiedy nie widzicie. Jest tak dlatego, bo wiara wasza jest słaba. Najświętsza Maryja, Panna, cieszy się z poświęcenia Japonii jej niepokalanemu sercu. Kocha bowiem Japonię. Smutno jej jednak, że to poświęcenie nie jest traktowane poważnie, choć wybrała Akitę na miejsce przekazania swego orędzia. Miejscowy proboszcz nie lęka się tego, co można by o nim powiedzieć. Nie bójcie się, Matka Najświętsza czeka na was wszystkich. Anioł mówi o łzach Maryi nad ludzkością, mówi o tym, że cieszy się, że Japonia została poświęcona niepokalanemu sercu, ale chodzi jeszcze o wierność. Chodzi jeszcze o więź, bo poświęcić to jedno, wyrazić słowa poświęcenia, oddania się Matce Bożej, a potem być wiernym temu oddaniu się. Kochani, następuje proces badania wiarygodności objawień i to w następnych miesiącach. Łzy, pot i krew, które ukazały się na figurze, podlegają badaniom i aby te badania były wiarygodne, obiektywne, poproszono o opinię niechrześcijańskiego specjalistę. Jego ekspertyza miała zweryfikować wyniki badań przeprowadzonych na katolickiej uczelni. Opinia doktora Kaoru Sagiska,
który nie wiedział, skąd pochodzą próbki, była zdumiewająca. Posłuchajcie. Materiał obecny na gazie to ludzka krew. Pot i łzy wchłonięte przez bawełniane płatki są ludzkiego pochodzenia. Krew była grupy B, łzy grupy AB. Niezwiązany z wiarą, badacz wprost mówi, że to było ludzkie. Matka Boża jest ludzka. Człowiek jest najbardziej ludzki, kiedy jest przy Maryi, bliski. Że to była prawdziwa krew, prawdziwe łzy i prawdziwy pot. Następnie rozpoczyna się proces badania wiarygodności objawień w Kościele. Formalnie ten proces rozpoczyna się w roku 1975 i na czele komisji stoi znany mariolog z Tokio, ksiądz Garcia Evangelista. I następnego roku, bo w 1976 ten mariolog, który jest na czele komisji, wydaje taki werdykt. Widzenia siostry Sasagawy nie mają nic wspólnego z porządkiem nadprzyrodzonym i są rezultatem, w cudzysłowie, ektoplazmatycznej siły wizjonerki. Przez te moce potrafiła ona przenieść własną krew pod łzy na figurę. Siła autosugestii. Psychopatka. Dziś wspominamy w liturgii Kościoła świętego Ojca Pio stygmaty, wszystkie działania nadprzyrodzone w jego bardzo pokornym, takim naturalnym, niekiedy szorstkim, prostym życiu zostały podważone. Jeden z jego współbraci, franciszkanin, był lekarzem i uznał go za psychopatę. Proszę sobie wyobrazić, że ojciec jest bykiem, czy urosną ojcu rogi. Tak odpowiedział na ten niesprawiedliwy wyrok świętego oficjum, ale przyjął go z pokorą. Biskup Ito kazał pokornie przyjąć ten werdykt. I tutaj jest miejsce na wiarygodność wizjonerów. Stygmatyków, oni pokornie przyjmują werdykt niesprawiedliwy. Święte oficjum zakazało świętemu ojcu Pio odprawiać msze święte, publicznie spowiadać, przyjmować penitentów. Ojciec Dolindo również miał zakaz odprawiania mszy świętej. Był tak spragniony Chrystusa, Boga i mszy świętej, że wkładał głowę do tabernakulum. Siostry są posłuszne, choć to jest niesprawiedliwe i nieprawdziwe posłuszeństwo. Ale Bóg wynagradza posłuszeństwo i pokorę, wszak pokornym Bóg łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Kilka miesięcy później biskup Ito, gdy przebywa w Rzymie, dowiaduje się tam, że ma prawo powołać jeszcze raz nową komisję. No i powołuje. W 79 roku zbiera się zespół ekspertów, którzy dwa lata później zatwierdzają to objawienie. 12 września 1981 roku. Grupa ekspertów ogłasza, że objawienia Wakita są wiarygodne. I trzy dni po zatwierdzeniu, ogłoszeniu wiarygodności objawień, figurka płacze po raz ostatni. Maryja płacze po raz ostatni. I w tym samym czasie następuje pierwsze uzdrowienie, cudowne uzdrowienie za przyczyną Matki Bożej Zakity. 43-letnia kobieta, która jest mamą czwórki dzieci, zostaje wyleczona z raka mózgu. Jak do tego dochodzi? Jej starsza siostra kładzie pod poduszkę chorej wizerunek cudownej figury i zaczyna się modlić o uzdrowienie za przyczyną Matki Najświętszej. I tak 4 sierpnia 1981 roku Teresa budzi się zdrowa, rak znika bez śladu. Warto też dodać, że 1 maja 1982 roku siostra Agnes ponownie odzyskuje słuch. 22 kwietnia 1984 roku biskup Ito ogłasza, że objawienia w Akicie mają charakter nadprzyrodzony, są prawdziwe. Trzeba też dodać, że siostra Agnes wstąpiła w życie, jakby powiedziała mała Tereska, w tym roku, w 2024 roku, 15 sierpnia, całkiem niedawno, we wniebowzięcie Matki Najświętszej. A skoro u Boga wszystko pasuje, to mi też pasuje, cytując córkę. To mi też pasuje, Matka Boża, wniebowzięta, tak święta, taka cała w świetle. I Agnes, wniebowzięta, na razie duchowo. Na razie jej dusza do nieba wzięta. Wszak w Maryi, poprzez Maryję, jesteśmy tu na ziemi, jakby w niebo wzięci, szczęśliwi, mimo trudu życia. W następnym odcinku. Czuj się przy mnie jak dziecko, bo i ja lubię cię pieścić,
Nikt nie powinien się lękać swej matki. Jestem Twoją matką. Nie powinnaś się mnie bać. Powinnaś mnie kochać. Kibeho. Już za tydzień zapraszam.